Historia kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koszycinie sięga XVI wieku. Został zbudowany na miejscu starszej, drewnianej kaplicy jeszcze przed 1564 rokiem. Zniszczony przez burzę w 1720 roku, został odbudowany w latach 1720-1724, a wykonawcą był Jakub Ritzinger, mistrz ciesielski z Nysy. Kościół powiększono o dzisiejsze prezbiterium i kruchtę. Jest unikatowym zabytkiem śląskiej architektury sakralnej. Drewniany, jednonawowy i orientowany o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium trójboczne, zakrystia o stropie belkowym, a nad nią loża kolatorska. Z tyłu chór muzyczny z organami z XIX wieku. Dachy siodłowe nad nawą i prezbiterium oraz dwie wieże, słupowa prostokątna oraz ośmioboczna z sygnaturką. Wokół kościoła tak zwane soboty kryte gontami. Wewnątrz bogato wyposażony. Trzy ołtarze. Główny barokowy z pierwszej połowy XVIII wieku, w środku pieta z 1510 roku. Boczny lewy poświęcony świętej Annie Samotrzeciej z rzeźbami świętej Barbary i świętej Jadwigi Śląskiej oraz boczny prawy z figurą świętego Jana Nepomucena, zabytkowa chrzcielnica i ambona oraz płaskorzeźba przedstawiająca świętą Trójcę. Ponadto cenne obrazy olejne z XVIII wieku, w tym obraz przedstawiający 8 scen związanych z legendą powstania kościoła. Wokół kościoła cmentarz, na którym najstarsze groby pochodzą z połowy XIX wieku.